witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 13. sesję Rady Gminy. Drodzy Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że tylko jedna osoba, pani Agnieszka Kondraszuk, która jest tu usprawiedliwiona, jest nieobecna. Witam Państwa serdecznie dzisiaj. Witamy, jest z nami pan Mariusz Kiczyński, przewodniczący Rady Powiatu. Witamy serdecznie. Witamy pana Artura Tomczuka, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Serdecznie witamy panią Annę Laskowską, dyrektora oddziału Banku Spółdzielczego w Tucznej. Bardzo serdecznie witamy pana wójta, pana Zygmunta Litwiniuka. Witamy również sekretarza gminy, pana Grzegorza Panasiuka. Witamy serdecznie panią Zofię Kukawską, skarbnika gminy. Witamy panią Monikę Czuble, kierownika środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu. Witamy serdecznie panią Małgorzatę Zińczuk, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej. Witamy gospodarza tego obiektu, panią dyrektor Urszulę Rządkowską. Witam serdecznie sołtysów. Po raz kolejny witam radnych. Pod punktem B będzie przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do porządku? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do przyjęcia. Bardzo proszę, pani Krystyna Dmitruk. Pani Maria Markiewicz. Pan Kacper Fedorowicz. Pan Zenon Karpiuk. Pani Ewelina Wielkawska. Pan Sławomir Mikura. Pan Krzysztof Polecki. Pan Zbigniew Osowski. Pani Beata Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszczyński. Pani Anna Szaniawska. Pan Zbigniew Ostrapowicz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Teraz przejdziemy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do protokołu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, pani Krystyna Dmitruk. Tak. Pani Maria Bakiewicz. Pan Kasper Fedorowicz. Pan Zenon Karpiuk. Pani Ewelina Kukawska. Pan Sławomir Mikura. Pan Krzysztof Olecki. Pan Zbigniew Osowska. Pani Marta Sępkowska. Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Zbigniew Sokołowski. Za. Pan Wiesław Suszczyński. Pani Anna Szaniawska. Pan Zbigniew Ostrapowicz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został przyjęty również jednogłośnie. Drodzy Państwo, przechodzimy teraz do punktu trzeciego, do prezentacji. Wspaniały jubileusz, 30-lecie samorządu. I myślę, że oddam głos panu wójtowi, który przedstawi nam pokrótce historię, no i nie tylko naszej gminy. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Z mojej strony również witam serdecznie wszystkich państwa gości przede wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością dzisiejszy nasz wspaniały jubileusz. Natomiast mamy tutaj skromną prezentację, skromną, ponieważ 60 slajdów. Pracownicy gminy przygotowali dosyć solidny tutaj przekaz. Dla każdego slajdu jest około 10 minut tekstu, to jest jedna wersja. Może być natomiast wersja druga, okrojona, także do Państwa należy wybór. I może zacznę od tej wersji okrojonej. 60 slajdów z okrojonym tekstem. Żartuję oczywiście. A więc tutaj sekretarz będzie nas wspomagał. No, widoczność jest taka, jaka jest, natomiast
Początek prezentacji to rys historyczny, początku samorządności. Nie będę czytał, myślę, że każdy sobie poradzi. Także proszę tu sekretarza o w miarę wyważone przełączanie slajdów. Jak widzimy, 30 lat minęło. Natomiast czy był to okres wykorzystany czy stracony, ocena należy do wyborców, do mieszkańców. Kilka informacji na temat naszej gminy. Otóż gmina nasza jest gminą, może zdejmę to przynajmniej w tym momencie, gminą dosyć specyficzną, o dużym obszarze, natomiast o stosunkowo małej liczbie mieszkańców. Dlatego mamy najniższą w powiecie gęstość zaludnienia, co jest no może i szansą swego rodzaju. Natomiast to, co mnie martwi z roku na rok, jednak nasza gmina, zresztą tak jak i pozostałe gminy powiatu, oprócz Białej Podlaskiej, gminy Biała Podlaska, się wyludnia. No jest to tendencja ogólnopolska, natomiast myślę, że właściwa polityka rady, gminy, władz może w końcu doprowadzi do zachęcenia mieszkańców, ale przynajmniej pozostali tutaj. Rys historyczny dotyczący, jak widzimy, poszczególnych rad od 90 roku, a więc wójtowie, przewodniczący rady, skarbnik ówczesny oraz skład rady gminy z przewodniczącym na czele. Druga kadencja 94-98, wójt Kazimierz Kamiński, ale to myślę, że nie wymaga czytania. Pierwsze wybory bezpośrednie w 2002 roku, które kontynuowane są do obecnych tutaj czasów. Rady, jak widzimy, zmieniają się. Obecna rada naprawdę ma bardzo dużo nowych członków rady. Budynek gminy kiedyś przed wejściem kraju do Unii Europejskiej. Natomiast wkrótce po wejściu udało nam się pierwszy duży projekt zrealizować. Parking przy gminie, przy kościele. Informacje dotyczące jednostek pomocniczych, a więc sołectwa. No i tutaj mamy największą inwestycję oddaną, największą inwestycję z powiatem. Drogę w kierunku Słowatycz. Inwestycja za prawie chyba 6 milionów. Przy finansowaniu naszej gminy 200 tysięcy. Natomiast dzięki zaangażowaniu przewodniczącego Rady Powiatu, zarządu, radnych powiatu, udało się tą korzystną proporcję, która jest ewenementem w skali historii powiatu, zachować. Tutaj bardzo fajne zdjęcie. Nie wiem, czy przypominacie sobie te wierzby płaczące. Kiedyś były paręnaście lat temu na granicy działki gminnej i tego bagienka. Dosyć charakterystyczne dla naszego krajobrazu. Natomiast teraz widzimy, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, pierwszy ponad milionowy projekt z zaangażowaniem środków unijnych. Duży kolejny projekt w okresie tym praktycznie my jako jedyna gmina w powiecie wybudowaliśmy od podstaw nową oczyszczalnię ścieków z siecią kanalizacyjną i z około 300 oczyszczalniami przy Zagrodowymi, największy projekt wówczas z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie. No myślę, że dzięki tej inwestycji kanalizacyjnej udało się tutaj inwestora
przyciągnąć do naszej gminy. I posterunek energetyczny powstał, bardzo nowoczesny. Zakład energetyczny zlikwidował dwa posterunki, jeden w Sołatyczach, drugi w Piszczacu. I postanowił tu u nas w Tucznej ten piękny posterunek postawić, który jak widzimy do dzisiaj funkcjonuje. Kolejny duży projekt, instalacja odnawialnych źródeł energii, pierwszy etap. 133 instalacje solarne, pompy ciepła i kotły na biomasę w budynkach użyteczności publicznej, które powiem szczerze spisują się bardzo dobrze i wbrew pozorom, wbrew przewidywaniom stosunkowo tanio. Kolejny duży projekt, modernizacja hydroforni w Tucznej, która praktycznie już była zagrożona wyłączeniem z użytkowania. Sanepid dał nam pewien warunek, ale udało się pozyskać środki. Tą hydrofornię w pierwszej kolejności wyremontowaliśmy w ubiegłym roku bodajże, nawet zakończona była modernizacja. Oczywiście instalacja na tym ujęciu paneli fotowoltaicznych i przy okazji rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego, a więc dobudowanie kanalizacji, rozbudowę sieci wodociągowych, a także około 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kolejna modernizacja kolejnego ujęcia w Wólce Zabłockiej, ukończona w tym roku z dużą już instalacją prosumencką fotowoltaiczną, która w zasadzie w skali roku będzie bilansowała zużycie energii, jaka jest potrzebna na eksploatację urządzeń tego ujęcia. Obecnie jesteśmy przed podpisaniem umowy z zakładem energetycznym w ramach umowy prosumenta. Oprócz twardych tak zwanych inwestycji stawiamy też na inwestycje społeczne, obywatelskie, miękkie tak zwane. Modernizacja budynku szkoły poszkolnego w Mazanówce na potrzeby miejscowości, utworzenie świetlicy wiejskiej. W okresie dwuletnim w dwóch naborach udało nam się co roku pozyskać dofinansowanie na tak zwane otwarte strefy aktywności. Był to program dwuletni. Czekamy teraz na kolejne rozdania. Kolejny duży projekt, środowiskowy dom samopomocy, placówka, która powstała na bazie budynku poszkolnego w Międzylesiu. W ubiegłym roku piękny jubileusz, 5 lat funkcjonowania. Także oświata, ten tutaj obiekt pozyskał dużo środków unijnych na funkcjonowanie, na zajęcia dla dzieci, doskonalenie nauczycieli, czy nawet poprawę infrastruktury. W naszej gminie funkcjonuje 9 jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym dwie w systemie, w krajowym systemie. Udało nam się dzięki pomocy Komendy Miejskiej, dzięki też panu komendantowi, któremu dziękujemy, w ubiegłym roku pozyskać dofinansowanie na zakup średniego samochodu pożarniczego. Biblioteka gminna też aktywnie włącza się w działalność kulturalną naszej gminy, jak wiemy. Spełnia również funkcję ośrodka kultury. Organizuje akcje, właśnie czytanie. Tutaj z kolei mamy slajd przedstawiający nasze cykliczne imprezy coroczne, a więc Festiwal Pieśni Patriotycznej, czy też Gminne Dożynki. W naszej gminie funkcjonują też stowarzyszenia, zespoły Bokińczanka, Bokińce w Dąbrowicy i w Tucznej. Na uwagę też zasługuje utrzymanie świątyń w naszej gminie.
slajdy z dożynek gminnych i tutaj też piękne zdjęcie z dożynek, aczkolwiek udało się wtedy pozyskać projekt na pod nazwą Oracje Weselne. Piękna inscenizacja tradycyjnego dla tej okolicy wesela, która została odtworzona z pięknymi tu strojami dzięki zaangażowaniu osobistemu uczestników. Warta powtórzenia, staramy się powtórzyć. No i też nasza sztandarowa impreza coroczna, wystawa koni zimnokrwistych. W tym roku 13 byłaby, no ze względu na sytuację, zostanie ta impreza tegoroczna w przyszłym roku przełożona. Niestety tutaj jesteśmy bezsilni. Na podkreślenie zasługuje aktywizacja mieszkańców, aktywizacja radnych, aktywizacja sołtysów, przede wszystkim Fundusz Sołecki, który funkcjonuje u nas od początku. Z tego co widzimy, naprawdę spowodował, iż masę obiektów, duże odcinki dróg zostały wykonane, naprawione, poprawione. Także praktycznie myślę, że już dostępność komunikacyjna praktycznie wszędzie występuje w naszej gminie, nie mamy z tym kłopotów. Dzięki właśnie zaangażowaniu mieszkańców, ale też radnych, którzy muszą te środki pilnować, rozliczać. No i też radzie, która przychyla się do uchwalania budżetu takiego, a nie innego. Dziękuję za prezentację. Natomiast z perspektywy czasu, tych kilka kadencji, które mamy zaszczyt pełnić tutaj, służyć mieszkańcom. Chciałbym podkreślić, że od 2002 roku, a więc od pierwszych bezpośrednich wyborów, obserwuję naprawdę bardzo dobrą pracę Rady. Pomimo, że zawsze są różne zdania, bo wiadomo, gdzie dwóch Polaków, tam jest dużo więcej zdań. Natomiast w Radzie są różne zdania, na komisjach w sposób wyważony, kulturalny, właściwy i treściwy udaje się dojść do konsensusu, a następnie na każdej sesji od 2002 roku naprawdę poziom kultury, porozumienia, podejmowanych uchwał, no to tylko pogratulować i pochylić czoła. Także dziękuję Wam, szanowni radni, dziękuję radnym poprzednich kadencji za te działania na rzecz rozwoju naszej gminy, ponieważ wszyscy wiemy, iż nasza gmina ma sytuację finansową nie najlepszą z wiadomych względów. Nie mamy podatników. Natomiast uważam, że ten okres naprawdę przyniósł dużo rozwoju w naszej gminie. Natomiast też chcemy wszyscy, ażeby dobrze się żyło w tej gminie, żyło się zdrowo, żyło się przyjemnie, żyło się tanio. Dlatego też i takie stawki podatków są, myślę, bardzo atrakcyjne dla mieszkańców, czy też innych opłat, które cały czas tutaj staramy się minimalizować różnymi rozwiązaniami. Także chciałbym podziękować wszystkim Radzie, pracownikom, sołtysom, a również i gościom, którzy są tutaj dzisiaj, którzy swój ogromny wkład włożyli za to, iż nasza gmina się rozwija i ma jeszcze wizję na naprawdę piękny rozwój, bo są możliwości i okazuje się po wczorajszej informacji, że są też i środki, bo otrzymaliśmy też i premię od Państwa. Także dziękuję bardzo i do kolejnych jubileuszy. Dziękujemy bardzo Panu Wójtowi. Drodzy Państwo, teraz przechodzimy do punktu czwartego, jakim jest wręczenie okolicznościowych pamiątek. Bardzo przyjemną rzeczą jest otrzymywać, ale wierzcie mi, dużą przyjemniejszą jest wręczać. Dlatego tą przyjemność zarezerwowaliśmy sobie z Panem Wójtem i teraz przejdziemy może przy pomocy
pana sekretarza. Wręczymy okolicznościowe grawertony. Podzielimy się. Momencik. Proszę bardzo. Chciałbym. Raz, dwa, słychać. Zapraszam tutaj pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Mariusza Kiczyńskiego. Chciałbym wręczyć taki symboliczną pamiątkę wykonaną rękami uczestników środowiskowego Domu Samopomocy między innymi. Myślę, że jedyna w swoim rodzaju w podziękowaniu za pomoc i pracę i współpracę jako przecież wieloletniemu przewodniczącemu Rady Gminy i Powiatu. Na pamiątkę. Myślę, że współpraca będzie się układała niż dotychczas. Bardzo dziękujemy za to, co już było i mamy nadzieję na ciągłe rozwijanie tej współpracy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę panią Anię Laskowską, panią dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział Tuczna. Również pragnę wręczyć tą symboliczną pamiątkę z podziękowaniem za współpracę, pomoc i sponsoring bardzo częsty. Także bardzo dziękujemy. Dziękuję. Widzę, pan też przygotował troszkę więcej. Drodzy państwo, no ja mam przyjemność zaprosić tutaj panią Krystynę Dmitruk, wiceprzewodniczącą. Pani Krystyno, bardzo pani dziękuję za współpracę i za proszę o ciąg dalszy. Dziękuję. Proszę, już przygotowujemy. Zapraszamy panią radną i sołtys, panią Marię Falkiewicz. Drodzy państwo, w tej chwili widzę część radnych, także dziękujemy może bardzo. Będę mówił, przygotowuję się, bo zapraszam pana Zbigniewa Osowskiego. Zbigniewie, bardzo proszę. Życzymy owocnej pracy w Radzie i nie. Również pana radnego i sołtysa w jednej osobie, pan Sławomir Mitura. A ja zapraszam panią Annę Szaniawską. Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. W honorowym miejscu pani Aniu, dziękujemy. Zapraszam panią Agnieszkę Skwierczyńską, również sołtys i radna. Wielkie zaufanie mieszkańców. Werton pani Ewelinie Kukawskiej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani Ewelino. No, tradycyjnie pani Beata Sępkowska, również radna i sołtys. A ja zapraszam pana Zbigniewa Ostapowicza. Bardzo proszę. Zbyszku, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za pracę. Pan Wiesław Suszczyński. Zapraszamy pana radnego z Mazanów. A ja zapraszam radnego pana z Mazanów. Krzysztofa Oleńskiego. Proszę bardzo, gratulujemy, dziękujemy. Pan Zenon Karpiuk, bardzo prosimy. A ja zapraszam pana Kacpra Fedorowicza. Dziękuję. Jeszcze pytania ciąg dalszy.
Panią skarbnik, panią Zofię Kukaską zapraszamy. Strażnika budżetu. Panią Małgorzatę Zińczuk. Pani Małgorzata Zińczuk, zapraszamy. Również pani Małgosia. Nie sposób już nie wręczyć dużo lat służy czubli takiego pięknego. Pani Moniko. Prosimy pana Grzegorza, pana Siuka. Że mikrofon się zbuntował, ale myślę, że już wszystko. Chyba nie wszystko, a co to się nie dostało jeszcze? Tu widzę, pan sekretarz zorganizowany, tylko brzemię jest ciężkie. Przeszliśmy tutaj do sołtysów. Zapraszam pana Sławomira Harasiemiuka, sołtysa Sołectwa Bochnica Pańska. A ja zapraszam panią Teresę Juszczuk. Bardzo proszę. Dziękujemy. Sołectwo Matiaszówka, pani Marzena Sępkowska. A ja zapraszam bardzo pana Władysława Bonika. Miło wręczyć taką. Nie słyszy sołtys Bonik, ale mamy dla niego. Mamy taki grawerton. Bardzo proszę. I zapraszam najmłodszą panią sołtys, panią Jolantę Danieluk. Najmłodsza stażem jako sołtys. Natomiast bardzo aktywne sołectwo, proszę. Drodzy państwo, a ja mam przyjemność wręczyć, nie wiem, będzie bez wierszyka dzisiaj, panie wójcie, na pamiątkę. Dziękujemy, mamy nadzieję ciągłej współpracy. Bardzo dziękuję. Jedyne w swoim rodzaju. Oczywiście. Każda jest inna. A ja, szanowni państwo, mam przyjemność wręczyć panu przewodniczącemu Rady Gminy Tuczna również pamiątkową tablicę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dalszych bardzo. Sukcesów. Dziękuję. Drodzy państwo, punkt czwarty, mamy nadzieję, że jest za nami. W tej chwili przechodzimy do punktu piątego, jakim są wystąpienia gości. Gości co prawda mamy wspaniałych, dlatego nie wiem, czy ktoś z gości zechciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Przekazuję najlepszy mikrofon z możliwych. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowne Prezydium, zaproszeni goście, radni, sołtysi i droga telewizjo, Radio Biper i pracownicy Gminy Tuczna. Bardzo serdecznie, gorąco, z całego serca dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystą, doniosłą, wspaniałą uroczystość.
to dla mnie wyjątkowe. Dlatego, że przez dwie kadencje byłem jednym z was. Zasiadałem tam i wspólnie z obecnymi radnymi, panem wójtem, staraliśmy się jak najlepiej pracować dla naszej gminy, dla pięknej gminy Tuczna. Pomimo, że gmina z nie największymi finansami, ale za to z wielką chęcią budowy tej gminy, z wielkimi możliwościami w sercu osób, które się angażują na rzecz tej gminy. Dla mnie to wyjątkowe dziś i pozostanie na zawsze. Bo nie wiadomo, ile lat będzie się pracowało w samorządzie. To wszystko zależy od państwa oceny, a później tego małego plusika czy krzyżyka. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego. Tak jak tutaj było pokazane na slajdzie, to pierwsze wolne wybory, w pełni wolne, bo wcześniej były, ale były pod uwagą władzy, która dała tylko część możliwości ówczesnemu Sejmowi. Ale te 30-lecie to samorządu, to głównie 30-lecie istnienia gmin w Polsce. Gmin samorządnych, niezależnych. Gmin, które są zarządzane przez wójta. Wójta wybieranego w powszechnych wyborach. A nie naczelnika, który był przewożony w teczce i nie często. Często był w ogóle oderwany od rzeczywistości. Miał wykonywać polecenia nominantów partyjnych, czy z Białej Podlaskiej, czy jeszcze z wyższego szczebla. Powiaty, województwa to młodsze rodzeństwo tej reformy. I nie do końca wiadomo, czy się to udało. Ale na pewno, co się jedyne udało, to wszyscy od lewa do prawa mówią, że udała się reforma samorządów gminnych. Bo tutaj ludzie od samego dołu, wy radni, sołtysi, ale też osoby, które nie pełnią tych funkcji, często wiedzą, co trzeba zrobić i jak podpowiedzieć. Pan wójt to jest osoba wyjątkowa, osoba, która jest wybierana przez przynajmniej większość mieszkańców gminy. Ale bez was radnych najlepszy wójt nie byłby wójtem, który może ściągnąć środki. Pan wójt mówi o kulturalnych dyskusjach i bardzo dobrze, a nawet dobrze, że są czasami niekulturalne, że czasami ktoś powie coś głośniej, bo czasami człowiek jest zmęczony i też nie dotrze. Ale w gminie Tuczna o tej współpracy ja wiem od zawsze. Od kiedy dzięki mieszkańcom małych miejscowości, Leniuszki, Wólka, Kolonia, zostałem radnym w tej gminie. I ta duma rozpiera mnie do dzisiaj. I wtedy były pewne marzenia. Już wtedy rodziły się marzenia, żeby wspólnie albo samodzielnie jako powiat, ale nie udało się, tylko wspólnie z gminą Tuczna, z funduszami europejskimi wybudować drogę z Tucznej, część drogi, bądźmy precyzyjni, druga część jeszcze czeka, do Matiaszówki. Muszę powiedzieć szczerze, bo dzisiaj buduje się też droga Wólka-Zabłocka, w zasadzie Zabłocie, w stronę Szostak. To też mój udział, też 4 miliony. Nie zawsze się da wszystko u siebie. Ale radny powiatowy powinien widzieć rzeczy szerzej i tam, gdzie się daje dla swojego terenu. I z tego też jestem dumny, że z panem wójtem Trociem również współpracujemy. Ale są jeszcze pewne rzeczy do zrobienia, panie wójcie. I dobra informacja, bo 10 lipca będziemy wspólnie wozić tłuczeń i będziemy budować kolejne drogi. Może troszkę gorszym standardzie, bo na początek bez asfaltu. Ale droga z rozbitówki do Wólki, do kolonii Wólka-Zabłocka. Droga z Międzylesia do Żuków. No i droga z Leniuszek do Olszanek w stronę Tucznej. Też droga, która się kiedyś może połączy. Gmina Kodeń już buduje wspólnie z Nadleśnictwem Chotyłów. Mam nadzieję, że kiedyś wspólnie z gminą Tuczna dokończymy. Można byłoby mówić o wszystkich dokonaniach i o waszych, o wszystkich nawet nie wiem, bo to nie sposób. Ale jeszcze raz wszystkim wam gratuluję i życzę jeszcze więcej sił, jeszcze więcej zaangażowania. Bo wójt jest silny waszą siłą, waszym wsparciem.
nie trzeba, nie wolno podstawiać nogi, ani sypać piasku między szprychy czy między zębatki. Ale trzeba mówić twardo. Panie wójcie, jeszcze nasza gmina, panie wójcie, jeszcze tam są środki. Ale wójt to jest tylko człowiek. Ja widzę, jak on się angażuje. I słyszę, jak się angażuje, jak go wszędzie pełno. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i miłego świętowania. Szanowny panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni radni, drodzy goście. Te 30 lat to wydaje się czasami, że to jest na dobrą sprawę chwila. Też niedawno świętowaliśmy jubileusze Państwowej Straży Pożarnej i wydawało się, że to było wczoraj. Na dobrą sprawę wszystkie te rzeczy, które zaistniały przed nami, przed tym wczoraj, one tworzą historię. Ten dzień też jest na dobrą sprawę historyczny. Państwo jesteście tutaj, możliwość decydowania o tym, co się dzieje w tej mojej ojczyźnie, jako wsparcie dla wójta, dla mieszkańców i patrząc z perspektywy komendanta miejskiego, który odpowiada za Państwową Straż Pożarną na powiecie, jako instytucji państwowej, wsparcie dla wójta, jako dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, gminy, jest jednym z elementów, który przyświeca cały czas. Ten drobny samochód, który tutaj się też pojawił, jest takim elementem tego wsparcia i bezpieczeństwa, które na terenie gminy właśnie zapewnia wójt. I za to bezpieczeństwo, za tą odpowiedzialność, za Państwa pracę, w tej materii chciałbym Państwu podziękować, życzyć tej wytrwałości w dążeniu do kolejnych celów, które macie przed sobą, do tego, żeby w tej gminie było coraz lepiej i żeby ta współpraca na poziomie gmina, powiat, a także wyżej, ale przede wszystkim tutaj, na dole, między ludźmi, była jak najlepsza. Tego panu przewodniczącemu na ręce dla Rady Gminy i panu wójtowi serdecznie życzę i państwu. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. W imieniu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej oraz zarządu wszystkim składamy serdeczne życzenia w tak pięknym jubileuszu. Nas akurat z jednostką łączy dużo, bo my mamy ten sam cel. Działamy dla dobra naszych mieszkańców. Także kolejnych życzę jubileuszy, dalszej tak miłej współpracy. No i wszystkiego dobrego. Wytrwałości w tym wszystkim. A na ręce pana wójta mam. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby jeszcze zabrać głos? Jednak ten mikrofon chyba jest wyjątkowy. Wyjątkowy. Drodzy Państwo, naginając nieco nasz porządek obrad, ale dotarła do nas pani sołtys, którą serdecznie witamy i oczywiście nie sposób tak miłej osoby nie obdarować tym
grawertonem naszym pamiątkowym, także zapraszamy serdecznie. Bardzo nam miło i dziękujemy za współpracę. Pani sołtys POM Międzyleś, sołectwo, które najmłodsze sołectwo w zasadzie, które ostatnie powstało w wyniku rozłączenia wsi POM-u, także dziękujemy za pracę i oczekujemy współpracy w dalszym ciągu. Koronawirus, nie możemy się. Drodzy Państwo, punkty przewidziane dzisiejszym porządkiem mamy już wyczerpane, dlatego zamykam 13. z kolei sesję Rady Gminy. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie.